Resveratrol, esencja wina, w kroplach. Wino było od tysięcy lat napojem szczególnym. Zaobserwowano, że narody spożywające większe ilości tego trunku, rzadziej chorują na choroby układu krążenia. Dostrzeżono to u Francuzów, a zjawisko nazwano francuskim paradoksem. Dodajmy, że chodzi tu głównie o wino czerwone. Dociekanie przyczyn tych prozdrowotnych efektów doprowadziło do wykrycia głównego sprawcy korzystnego działania wina. Jest nim resveratrol. Wykryto, że resveratrol działa prozdrowotnie w wielu obszarach. W układzie krążenia wspomaga pracę mięśnia sercowego i zapobiega incydentom niedokrwiennym. Stabilizuje ciśnienie tętnicze krwi, ma własności ochronne w stosunku do śródbłonka naczyniowego. Utrudnia również tworzenie się zagrzepów w naczyniach krwionośnych. Działa przeciwzapalnie oraz przeciwmiażdżycowo. Resveratrol hamuje proces powstawania i rozwoju nowotworów. Dość unikalną własnością jest to, że może on zapobiegać lub opóźniać rozwój nowotworów upalaczy. Jest on również czynnikiem uwrażliwiającym komórki na działanie chemioterapeutyków stosowanych powszechnie w schematach leczenia nowotworów. Resveratrol chroni układ nerwowy przed toksycznym wpływem beta-amyloidu. Odkładanie się tej substancji w centralnym układzie nerwowym ma miejsce w chorobie Alzheimera. Wykazuje pozytywne działanie również w innych chorobach neurodegradacyjnych, jak na przykład choroba Parkinsona. Chroni tkankę mózgową przed niedokrwieniem. Ma to duże znaczenie u osób z udarem mózgowym. Zmniejsza uszkodzenia narządu słuchu wynikające z hałasu, niedokrwienia lub zaawansowanego wieku. Działa przeciwwirusowo m.in. na wirusa opryszczki. Przyczynia się do utrzymania młodego wyglądu skóry. Unikalną własnością resveratrolu ze skórek winogron jest to, że organizmy żywe pod jego wpływem żyją dłużej. Efekt ten związany jest ze stymulacją białek zwanych sirtuinami. W cukrzycy resveratrol poprawia tolerancję na glukozę i ułatwia utrzymanie prawidłowego poziomu cukru w surowicy krwi oraz hamuje rozwój nefropatii cukrzycowej. Najsilniej prozdrowotnie działa resveratrol, gdy się go spożywa jako składnik wina. Dzieje się tak dlatego, że jak to często w naturze bywa, nie chodzi jedynie o pojedynczy wyizolowany związek chemiczny, ale o grupę substancji w otoczeniu których tenże działa najpełniej. Nie bez znaczenia jest również forma i droga jego podania. Wino jest napojem alkoholowym i zwykle spożywa się go powoli, przetrzymując w ustach. Daje to, decydującą o działaniu resveratrolu, możliwość wchłonięcia się tych substancji ze śluzówki jamy ustnej bezpośrednio do krwi obwodowej, a przez nią do tkanek, z ominięciem wątroby. W związku z tym jego poziom we krwi obwodowej jest znacząco wyższy niż podany w kapsułce z ominięciem wchłaniania poprzez śluzówkę jamy ustnej. Jest to obserwowane nawet w wypadku podania stukrotnie większej dawki w kapsułce niż w winie, zwyczajowo wypijanym powoli z przetrzymywaniem, smakowaniem go w ustach. Resveratrol bowiem zażywany w formie kapsułek wchłania się dopiero w jelitach i stamtąd z krwią żyły wrotnej jest transportowany do wątroby. W wątrobie niemal całość resveratrolu jest rozkładana przez enzymy wątrobowe i tylko znikoma jego część przechodzi do krwi obwodowej, gdzie ma do wypełnienia wiele pożytecznych funkcji, a ich nie wypełnia z powodu zbyt małego stężenia. Ponadto, takie megadawki resveratrolu nadmiernie przeciążają komórki wątroby, pogarszając jej funkcję. Znane są nauce częste przypadki uszkodzenia wątroby po megadawkach antyoksydantów. Dlatego zażywanie kapsułek z dużymi dawkami resveratrolu nie jest dobrym substytutem wina, zwłaszcza, że resveratrol w kapsułkach to najczęściej nie resveratrol ze skórek winogron, ale z innych roślin, np. rdestu japońskiego. Profilaktyczne stosowanie wina niesie ze sobą pewien mankament, a mianowicie to, że jest to napój alkoholowy, a dawka profilaktyczna zalecana przez większość naukowców wynosi 200 ml wina dziennie, co odpowiada 0,3 do 0,7 mg resveratrolu. Celującym rozwiązaniem w
W tym wypadku jest zastosowanie ekstraktu ze skórek winogron, rozpuszczonym w 25% alkoholu. Taka forma podania nie powoduje zawyżonego poziomu alkoholu we krwi. Ekstraktu wystarczy podać bardzo mało i sprawia, że resweratrol wchłaniany jest w śluzówce jamy ustnej, niemal w całości, bardzo szybko. Do 3 minut. Zalecana ilość do spożycia tego produktu to 16 kropli na dobę, w 2 do 3 dawkach podzielonych. Odpowiada to około 4 lampkom wina wysokiej jakości, czyli takiego, które zawiera wysoką zawartość resweratrolu. W przypadku używania resweratrolu do wspomagania leczenia nowotworów należy zastosować dawkę trzykrotnie wyższą niż profilaktyczna. Podsumowując, ta droga stosowania wydaje się być najlepszym sposobem na wykorzystanie prozdrowotnych własności resweratrolu i towarzyszących mu innych substancji naturalnych, bez zagrożeń, jakie niesie ze sobą spożywanie wina, czyli napoju alkoholowego, oraz zagrożenia dla wątroby, kapsułkowanymi megadawkami antyoksydantów roślinnych, którymi próbuje się, z marnym skutkiem, zastąpić wino.